zapominajki, to są kwiaty z bajki. Rosną nad potoczkiem, patrzą rybim oczkiem. Gdy się płynie łódką, śmieją się cichutko i szepcą mi skromnie, nie zapomnij o mnie. Ogród marzeń, witajcie. Ten wierszyk chyba każdy z Państwa zna. W naszym ogrodzie kwitną już niezapominajki. Niezapominajki, chyba te najpiękniejsze, są w kolorze niebieskim, ale bywają też różowe i białe. Z pewnością wielu z Państwa też wie, że 15 maja w Polsce został w 2002 roku zapoczątkowany Dzień Polskiej Niezapominajki, a zapoczątkował go ówczesny redaktor radiowy programu pierwszego Andrzej Zalewski. I wkrótce do tej akcji dołączyło bardzo wiele osób: pszczelarzy, leśników, szkółkarzy, ogrodników, rolników ekologicznych. To święto ma na celu nie tylko promocję tych niezwykłych, maleńkich, przepięknych, błękitnych kwiatów, ale także ma na celu przypomnienie o ochronie środowiska, ma na celu przypomnienie o bioróżnorodności biologicznej oraz, bardzo ważne, ma na celu przypomnienie również o miejscach, o osobach, o sytuacjach, o tym, co w życiu ważne. Niezapominajka, z języka rosyjskiego niezabudka, z języka łacińskiego mysie uszko i po prostu nazwa potoczna żabie oczko. Skąd właściwie wzięła się nazwa niezapominajka? Pewna niemiecka bajka opowiada właśnie o tym. I zaczyna się ona tak. Dawno, dawno temu, pewnego razu, pewien młodzieniec kochał bardzo swoją dziewczynę, ale wyruszył w świat w poszukiwaniu szczęścia. Ukochana, żegnając go, podarowała mu kwiat niezapominajki. Młodzieniec wetknął ów kwiat za wstążkę w kapeluszu i ruszył przed siebie. Wędrował długo, wędrował daleko, polami, lasami, aż dotarł do bardzo wysokich gór. I wtedy kwiaty niezapominajki bardzo delikatnie poruszyły się na kapeluszu. Przed młodzieńcem otworzyły się wrota skalne, a w nich grota pełna złota. Młodzieniec szybko skoczył do tej groty, zaczął zbierać cenny kruszec, wkładał go do kapelusza i w pewnym momencie usłyszał bardzo głośny, tajemniczy głos ducha gór, który powiedział: tylko nie zapomnij, co w życiu najważniejsze, nie zapomnij o miłości. Młodzieniec tak się wystraszył, że uciekł z tej groty, ale cenny kruszec nie wypadł z kapelusza. Niestety zgubił niezapominajkę. I chociaż młodzieniec został bardzo, bardzo bogaty, to jednak nie zaznał w swoim życiu szczęścia i miłości, ponieważ zapomniała o nim jego ukochana. Tu jest taka rabata z liliowcami, ale wczesną wiosną, teraz w maju, kwitną tutaj niezapominajki. Ja niezapominajki zbieram tak, jak dawniej się zbierało koper w takie wiechy, jak one już przekwitną i zawiązują nasiona, idę po rabatce i tak szczepuję. Nie jest to jeszcze taki efekt, jakbym sobie wymarzyła, żeby był tutaj łan tych niezapominajek, czyli nie było takich pustych miejsc, ale jest już lepiej i myślę, że w następnym roku będzie zdecydowanie lepiej. Mam jeszcze taką drugą rabatę w różance. Kiedyś tam miałam posadzone tulipany, później kupiłam aksamitki, które chwesty wyrosły, później znowu posadziłam tulipany, ale uznałam, że nie ma sensu paść nornic cebulkami tulipanów, bo one i tak wszystko zjedzą, dlatego też wysiałam w ubiegłym roku niezapominajki. Nie jest ich tak dużo jak tutaj, ale jest już wiele kęp i myślę, że każdy rok będzie tym rokiem piękniejszym i ładniejszym. Ja takie piękne rabaty z niezapominajkami widziałam w filmie Małe Kobietki. Bardzo mi się spodobały te rabaty, ponieważ wspaniale kompostowały z taką soczystą zielenią. Dlatego zamarzyło mi się, żeby
tutaj to miejsce, zanim liliowce zakwitną, nie było takie puste, a niezapominajki wydaje mi się, że są takim bardzo dobrym uzupełnieniem tych rabat, bo później, gdy liliowce już są duże i kwitnące, to niezapominajki zanikają. Czasem sporadycznie jeszcze jesienią kwitną, ale to już nie jest takie kwitnienie jak w tej chwili. A w tej chwili są naprawdę najpiękniejsze, a ta rabata jest taka dosyć długa. Dziękuję, do zobaczenia.